się. W pierwszej kolejności dziękuję Wam lokalnym mediom za przybycie. Dziś chciałem Wam coś bardzo ważnego ogłosić. Rozpoczynam kampanię parlamentarną, gdyż ubiegam się o mandat posła Rzeczypospolitej Polskiej. Swoje doświadczenie, które zdobyłem we wszystkich szczeblach samorządu, w gminie, powiacie, w pracy w województwie, chciałbym wykorzystać efektywnie jako poseł ziemi brzeskiej w Warszawie, aktywnie zabiegając o nasze lokalne sprawy, gdyż je po prostu znam i czuję, co jest dla nas, jako dla Brzegu i powiatu brzeskiego istotne, a niestety ten głos Brzegu dotychczas nie był odpowiednio słyszalny w Warszawie, ze względów, które wcześniej Państwu przytoczyłem, a ponadto niezmiernie istotny jest fakt, iż cieszę się największym poparciem społecznym. Tu przypomnę, w ubiegłej kadencji ubiegałem się o stanowisko burmistrza Brzegu i w tych wyborach zdobyłem ponad 3,5 tysiąca głosów. Dla mnie to olbrzymi kredyt zaufania, który zobowiązałem się spłacić i systematycznie go spłacam poprzez efektywną pracę na rzecz mieszkańców naszego miasta i powiem hasłem, które widzicie Państwo na plakatach, jest prawdziwy numer jeden. Otóż liderzy mają pozycję numer jeden. Ja te jedynki mam dwie, także nie mam kompleksów. Poza tym, tak jak powiedziałem, cieszę się dużym poparciem społecznym. A dwa, powiem szczerze, że dla mnie pozycja na liście jest sprawą drugorzędną. Dwukrotnie, ubiegając się o mandat, startowałem z ostatniego miejsca. Nawet w ostatnich wyborach do Rady Powiatu i uzyskałem najlepszy wynik na liście i drugi wynik w powiecie. Także w tym zakresie się nie obawiam i tak jak podkreślam, jestem prawdziwym numerem jeden.